Wydaje się, że ten odbiór filmu Wołyń w kinach był naprawdę fantastyczny. No, świadczy o tym frekwencja. Ale też to, że ten film połączył Polaków z lewej strony i z prawej strony politycznej. Teraz mało rzecz nas łączy, więc trzeba to docenić. Bardzo często mam bardzo emocjonalny odbiór na projekcjach, na których jestem, podczas spotkania z widzami po projekcji. Mam też taką historię, kiedy po filmie podchodzi do mnie człowiek, który ma 80 lat, mówi, że jest Ukraińcem i że to jest o nim, ponieważ on żyje, dlatego że ojciec zabił matkę. Ojciec był Ukraińcem, matka była Polką. Żeby uratować dzieci, zamordował ją. I dlatego on żyje. I jak słyszę coś takiego, to ciężko mi się pozbierać po projekcji, a takich relacji późniejszych mam bardzo dużo. Do tej pory przychodzą do mnie relacje ocalałych z rzezi kresowian. Wysyłają mi swoje wspomnienia. Ja już bym chciał pewnie się wyłączyć, zapomnieć na chwilę o Wołyniu, ale to jest trudne. Ale też po to zrobiłem ten film.